Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Jana w rozdziale pierwszym w wersetach od 35 do 51? Nazajutrz ponownie stał Jan i dwaj z jego uczniów. Ujrzawszy Jezusa przechodzącego, powiedział: oto Baranek Boży. Słyszeli go ci dwaj uczniowie, gdy to mówił, i poszli za Jezusem. Jezus, obróciwszy się, ujrzał ich idących za sobą i powiedział im: czego szukacie? A oni mu powiedzieli: Rabbi, co wykłada się? Mistrzu, gdzie mieszkasz? Powiedział im: pójdźcie, to zobaczycie. Przyszli i zobaczyli, gdzie mieszkał. I tego dnia zostali przy nim, a było około 10:00. Jednym z dwóch, którzy to słyszeli od Jana i szli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten najpierw odszukał Szymona, swojego brata, i powiedział mu: znaleźliśmy Mesjasza, co wykłada się, Chrystusa. Przyprowadził go do Jezusa, a gdy Jezus spojrzał na niego, powiedział: ty jesteś Szymon, syn Jonasza. Ty będziesz nazwany Kefas, co znaczy kamień. Nazajutrz chciał Jezus udać się do Galilei i znalazł Filipa. I powiedział mu: pójdź za mną. Filip był z Betsajdy, miasta Andrzeja i Piotra. Następnie Filip, znalazłszy Natanaela, powiedział mu: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Na to powiedział mu Natanael: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Powiedział mu Filip: pójdź i zobacz. Jezus, ujrzawszy Natanaela idącego do niego, powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma kłamstwa. Powiedział mu Natanael: skąd mnie znasz? Jezus odpowiedział mu: wcześniej, zanim zawołał cię Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. Natanael odpowiedział mu: mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Jezus odpowiedział mu: wierzysz dlatego, że powiedziałem ci, widziałem cię pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy niż te. Powiedział mu: zaprawdę, zaprawdę mówię wam, odtąd ujrzycie otwarte niebo i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Obecność Jezusa, a nie tylko znak, który otrzymał z góry, werset 33, sprawia, że w sercu Jana jest pewność i radość. Werset 36. Te dwie rzeczy zawsze przemawiają do innych. Dwaj uczniowie Jana, słysząc jego wyznanie, przyłączają się do Jezusa. Idąc za nim, cieszą się, że mogą być z nim. Podobnie jak my dzisiaj cieszymy się Jego obecnością stosownie do obietnicy z Ewangelii według Mateusza, 18 rozdziału, 20 wersetu. Albowiem, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Andrzej jest dla nas pięknym przykładem.
przyprowadza do Pana Jezusa swego brata Szymona. Również i my, zanim zaczniemy sięgać dalej w służbie dla Ewangelii, pomyślmy o tych z naszych bliskich, którzy nie znają jeszcze Pana. Poza tym jest on uczniem, który nie eksponuje swej osoby, a jednak to, co czyni tego dnia, będzie miało dalekosiężne skutki. Szymon stanie się wkrótce apostołem Piotrem. Filip odpowiada na głos powołującego go Pana i z kolei sam mówi Natanaelowi o Nazareńczyku, który jest obiecanym Mesjaszem. Jednak żaden argument nie przemawia tak skutecznie, jak proste zaproszenie. Pójdź i zobacz! Rozdział ten zawiera wiele wspaniałych tytułów i określeń osoby Pana Jezusa Chrystusa, ukazujących Jego wielkość i odwieczną chwałę. Słowo, życie, światłość, jednorodzony Syn na łonie Ojca, Baranek Boży, Mistrz, Mesjasz, czyli Chrystus, prawdziwy Nazareńczyk, Król Izraela i Syn Człowieczy.